witajcie. Pamiętajcie, aby ocenić ten film. Ja Was zapraszam także na mój drugi kanał, gdzie jest więcej ciekawych filmów podobnych do tego, oraz zapraszam Was na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem. Zapraszam do oglądania. Mężczyzna poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, ale przez pomyłkę został uznany za eksperta i przeprowadzono z nim wywiad na żywo. Niestety nie dostał pracy. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see it. A lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. It's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast everything they look. Zaczęło się jak zwykły wywiad, ale potem zrobiło się dość niezręcznie, ale przy tym naprawdę zabawnie. Let me tell you my name. I'm confused because you know, like we're supposed to believe in the ministry, right? I'm gonna die. How can you die when you're dead? I'm not gonna raise my voice. Na tym nagraniu jesteśmy świadkami walki pomiędzy zawodnikami drużyn hokejowych. Nie oszczędzają się, okładając się przy tym właśnie kijami hokejowymi. W tym fragmencie widzimy bardzo bolesne starcie dwóch przeciwników. Jeden z przeciwników nieumyślnie kopie drugiego w jądra. Na tym nagraniu widzimy, jak Neymar dostaje kopa od swojego rywala. Ten film jest dowodem na to, jak ważne jest stosowanie interpunkcji. No, sposobem na utratę swojej pracy jest zrobienie tego. Your news leader in high definition. Gay fucking shit. Good evening, I'm Van Tew. You may have seen our newest AJ on NBC North Dakota News, and he'll be joining the weekend news team as my co-anchor. Tell us a little bit about yourself, AJ. Thanks, Van. I'm very excited. Łucznik paraolimpijski otrzymał swój medal w dość niezręczny sposób. W tym meczu widzimy kompletną zniewagę i wyśmiewanie przeciwnika. Portugalska marynarka zaprezentowała swój nowy bezzałogowy dron, ale podczas prezentacji coś poszło nie tak. Oficjalnie hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Najpierw kobieta na nagraniu zawahała się, czy zjeść to danie, ale pierwszą rzeczą, którą powiedziała, została chyba dość dwuznacznie odebrana. Not a big one. I'm not eating a big one. Come on, you shut your eyes and do it. See, this is lovely. Don't look at it. Go. Once it's in, I love it. Nice, see? Hey, welcome back to this morning.
Na nagraniu jeden z komentarzy prowadzącej został mocno wyrwany z kontekstu, przez co nie mogli się powstrzymać ze śmiechu. Coming up, the obesity warning to parents. We're going to speak to Australia's top doctor, Lisa. And Deb, we meet the family desperately trying to bring their pooch back. Myślę, że jest to najlepszy zawodnik federacji Raisin Fighting. Nawet po ukaraniu grzywną 25 tysięcy dolarów nie umiał się opanować. He was a defensive player last year, isn't he? Yeah. You know, so he's amazing. I'm not gonna say. So close. In the fourth quarter, it looked like you were sort of yelling and cheering with the crowd. To nagranie pochodzi z telewizji, które było transmitowane na żywo. Jest to nagranie z wiadomości, choć w zasadzie bardziej wygląda to jak sketch komediowy. W tym fragmencie zaszedł pewien błąd w obliczeniach i niestety ceną tego błędu było uderzenie w twarz. Podczas przesłuchań do amerykańskiego idola dziennikarz gratulował jednemu z uczestników, ale był w tym wszystkim jeden mały problem. Here it goes, I'm pumped. As you should be. Well, I'm giving you a high five. Congratulations, there it is. Alex Bermistrab nie zgadza się ze swoją karą, aż nie zobaczył powtórki i nie zrozumiał swojego błędu. A teraz uwaga, świetne wieści. Kevin Arnett poruszył nogami i rękami. Great news regarding Bills tight end Kevin Everett. He moved his arms and legs today. And doctors now believe that's the wrong video, by the way. That is not the right video. Przechodzień krzyknął podczas transmisji na żywo, dzięki czemu widzowie mieli niezły ubaw. Stock index futures continue to be on the positive side. So everything kind of bouncing back from yesterday. Dow Jones futures here at the board of trade up 63 points. Podczas meczu baseballowego dochodzi do dziwnej sytuacji. Jeden z zawodników rozpina koszulę drugiemu zawodnikowi. Przezabawny wywiad z osobą próbującą kupić bilet na loterię. Zapytano go, co by zrobił, gdyby mu się udało wygrać. Odpowiedź, której udzielił, była bardzo niewłaściwa, ale przynajmniej był szczery. Can I ask you, if you won all the money, what would you do with it? Bunch of hookers and cocaine. Oh, okay, that's not good. We were hoping for a different answer. That's probably not the answer that we're looking for. Gdy mężczyzna odpowiadał na pytanie, nagle stwierdził, że rozepnie swoją koszulę na żywo, przed dużym gronem odbiorców. Popularny klip Beyoncé, która śpiewała z tłumem, zmienił się w coś komicznego. Good evening, I'm Ken Bastida. Dana is off tonight. He was murdered and then set on fire while celebrating his birthday. Jeden z prowadzących zapomniał wyjąć wieszaka ze swojego garnituru. The chill is letting up, but the chill is not completely gone. No. I'm sorry. And the chill has got a kink in your neck, huh? Never mind, forget it. I thought it was just the tight button, but never mind. Can we just go to the wedding? Rudy żartobliwie dotyka swojego mikrofonu na koniec wywiadu. Jednakże najzabawniejsze jest to, że miejsce to miało podczas światowej pandemii.
Kelvin był tak bardzo podekscytowany walką, że ruszył na swojego rywala w trochę inny sposób niż zamierzał. Gracz robi bardzo podstępny unik, aby uniknąć przeciwnika. By pokazać swoją przewagę, zrobił bardzo wymowny gest ręką w stronę przeciwnika. Ci panowie bardzo starali się nie patrzeć w jej stronę. Dzięki za uwagę, ja was zapraszam na mój drugi kanał, gdzie jest więcej podobnych filmów do tego. Zapraszam was również na mojego Instagrama puffy.youtube i trzymajcie się. Cześć!